Cześć, witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Uncharted 4 Sylwestrem Padzika i możemy zaczynać tą przepiękną przygodę. Cześć, witajcie Uncharted 2, a nie 4, co ja gadam. Witam Państwa bardzo serdecznie, gram po raz drugi w tą giereczkę, co sobie możecie sami zobaczyć. Kiedy się przeszedłem raz Uncharted 2, tak dawno w tą grę nie grałem, naprawdę ostatnio ją grałem, nie wiem, jakiś rok temu, jak ma PlayStation 3, tam w dodatku dostałem tam Uncharted 2 i wtedy grałem, ja sobie jeszcze tu jest jakiś inny save, nie wiem co za save, nie wiem tutaj grał, ja grałem, ale dobra, nie ważne. Tak, moi drodzy, zaczynamy Uncharted 2, dobrze znam tą grę. Cieszę się, że mogę wam ją w każdym razie zaprezentować, ponieważ naprawdę się strasznie cieszę, że to mogę zrobić. Jezus Maria. Jeszcze chciałem na początku powiedzieć, że pogramy sobie, myślę, że poziomy trudności. Myślę, że normalny będzie, ok? Tak, normalny. Tak więc oczywiście zacznijmy nową grę. Czy w nowej grze zachować dodatkowe skarby i medale z poprzedniej gry? Nie, myślę, że nie będę zachował. Dajmy... kliknijmy normalny. Ale normalny chyba, wiecie? Co normalny? Normalny jest, spoko. No więc zaczynamy. Ja się oczywiście w trakcie cutscenek będę starał się nie odzywać. Marco Polo do śmierci, rok 1324. Ale psychicznie tak powiedział to. Kowadów, pierwszy rozdział. Widzę, że zaczynamy z grubej rury. Jak to mówią. O Jezus Maria, ja tu rzeczy spada. Dobra. Mam włazić na górę z tego, co widzę. O, cholera. Nie mogłem się ruszyć, mogłem to ominąć, ale... Nie mogłem się ruszyć, ale oszustwo. Dobra. Myślę, czy tam wam... A, wyskoczyć, wow. Myślę, żeby wam tutaj... Czy ogólnie dźwięk jest ok? Bo sam nie słyszę swojego mikrofonu, nie? Więc nie wiem. Wiedziałem, że to się spadnie. Czułem to normalnie w moich kościach. A co jak to na przykład... Mogłoby mnie dotrafić, jakbym tam został? Sprawdziłem to, tylko nie jestem żadnym problemem z omity. O. No przecież Jezus Maria, on już tam się złapał prawie. Halo, oszustwo. To za oszustwo. Pik. On się tam nie złapał. On już tam mógł to szybko zrobić. Skrypt. Najgorsze skrypty, gdzie iść? Tu? Ta, tu, dobra. Na górę! Nathan Drake, wchodź! W ogóle nie do końca pamiętam tylko dlaczego on się tutaj znalazł. Wy również powinniście... O Jezus! Jak się stało przecież? Jezu, jak te widoki! Już normalnie miniaturka będzie taka super, że szkoda gadać. Dobra, gdzie mam iść? A tu, dobra, w tej róży dalej. Widzę, że jak skaczę, to idę szybciej. No halo, jak się... Ja się chcę
Kurczę się. Ja się chcę wspinać, kiedy takie rzeczy się dzieją. Ja bym to zrobił szybciej, to by pewnie było dużo lepiej niż siedzi, jak się coś rusza. To jego wina i wyłącznie. Jezus Maria. No właśnie, żeś tam... Widzisz, żebyś to robił szybciej, by było lepiej. No, i teraz widzisz? Teraz musisz to szybko zrobić. Dobra, nie. Skoczyłem, no. Ostatni film. No. Chyba jakiś czas przyszły. Postawisz mi drinka, marynarzu? Harry Flynn? Hej! Cholera, co tutaj robisz? Szukam ciebie, kolego. O, to pochlebstwo, czy mam się martwić? Może to i to. Chodź tu. Mam dla nas robotę. Serio? Klient wypłaci nam całkiem sporą sumkę, jeśli zdobędziemy dla niego pewien przedmiot. Dobra, słucham. Ale to ci się nie spodoba. No nie. Nie, chyba zwariowałeś. Tak, Drake, posłuchaj mnie przez chwilę. Flynn, obaj wiemy, że dwoje ludzi zginęło, próbując coś tam... Ale jednemu rozwijać. Się udało. Tak, ledwie. Bez ciebie tego nie zrobię, Drake. Tylko ty to potrafisz. I wiesz lepiej niż ktokolwiek, że to robota dla dwóch. Nie. Właściwie dla trzech. Dobra. O wilku mowa, właśnie to idzie. Słuchaj, Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Witaj, Harry. Chloe należy do najlepszych kierowców w branży. Zatroszczę się o nas. Na pewno. Dobra, słuchajcie. Wszystko dokładnie przemyślałem. Wejdziemy kanałami. I co, jest świetnie. W ten sposób znajdziemy się na dziedzińcu. Stamtąd wejdziemy na mur, przebiegniemy po dachach i zejdziemy do sali wystawowej. I jesteśmy w domu. Pewnie zapytacie, co jest warte takiego zachodu, co? Nie pytałem o to, ale powiedz. To wszystko? Lampa naftowa? Tak. Jest bezwartościowa. Nic nie rozumiem. No właśnie, my też nie. Dlatego cię szukaliśmy, Nate. Co, zdaje się, że pracujecie dla jakiegoś czubka, jakiegoś kolekcjonera mającego za dużo czasu i pieniędzy. A tak przy okazji to... I z tym miał chodzi? Nic nie warte. Że ten klient się tak dziwnie zaśmiał i się z niego zaśmiałem, że on powiedział tak. Jak twoja 13-wieczna łacina stary? 13-wieczna łacina? Skąd to masz? Powiedzmy, że pożyczyłem to z akt czubka. W Trebizond napadli nas złodzieje. Ojciec, Mafeo i ja zostaliśmy obrabowani z naszych największych skarbów. Przecież to napisał Marco Polo. Tak, wiesz, tyle to i nam udało się już ustalić. Niestety cała reszta to bzdury. Ej, chwilę. By nie wpadło w niepowołane ręce, ukryłem moje wielkie cierpienie w najmniej prawdopodobnym miejscu. Światło wielkiego Hana kryje w sobie los 13. Widzisz, co mam na myśli? To Bełkot. Słyszysz? On mówi o zaginionej flocie. Tak. Halo, może mi to ktoś wyjaśnić? Marco Polo opuścił Chiny z 600 pasażerami i 14 okrętami załadowanymi skarbami Kublai Khana. Półtora roku później przybył do Persji tylko z jednym okrętem i zaledwie 18 pasażerami. Zapisywał każdy szczegół podróży, ale nigdy nie powiedział, co się stało z okrętami i pasażerami. Więc gdzieś tam jest 13 okrętów wyładowanych cesarskim skarbem, czekających na swego znalazcę. Tak, i tego szuka wasz klient. Spójrzcie na tę lampę. Jest pokryta mongolskim pismem. To musiał być podarunek od Kublai Khana. Światło wielkiego Khana kryje los 13. Marco Polo ukrył coś w lampie. Coś, co wskazuje położenie zaginionej floty. Dość szybko poszło. Więc... wykiwamy go, prawda? To oczywiste. Wchodzisz w to? A co? Cóż mogłoby pójść źle? No cóż mogło pójść źle, dokładnie tak.
to było chyba... To była chyba... Jakim cudem ty żyjesz? Sam nie wiem. Przygłosz lekko. Pewnie... już wam tak popowiem, że to było 3 miesiące później jakby od wydarzeń. Tak, 3 miesiące później. Nie pamiętam, dawno w tą grę grałem. Ale pamiętam, że dlaczego się tutaj znalazłem, pamiętam zakończenie. Ale nie wszystko pamiętam, dobrze. Tu mogę sobie pistolet wziąć. Jezus Mary. Zaczynam. Dobra, wziąłem się. Tu? Tak, tu. Trójkącie, pewnie trzeba zwracać na te trójkąty w prawym dolnym rogu. Bo myślę, że będzie trzeba na mnie patrzeć, zwracać uwagę. Muzyka mi tu nie pasuje. Mam to przestrzeń? Tak, dobra, pamiętam. No i co teraz? L2, aby przeładować broń. Coś mnie co niepokoi. No właśnie. No. Nie, w ogóle. Jakby, jak to się dzieje, że ona żyje, nie? Taki w zimie można umrzeć, nie? Ale przynajmniej jest... Czy możesz ogrzać lub spalić płachę. Dobra, nie mam iść. A tam. Po tych skrzynkach chyba. Tak, po tych skrzynkach. Ale mogę na przykład, nie wiem, rozwalić te skrzynki. Czy coś. To chyba amunicja. Amunicja. O, doleciał. Myślałem, że na samą górę mam skoczyć. No na górę. Umarł. Mogę się ruszyć jakoś? O. Chyba się ocknął w końcu. Po krótkim spanku chyba jest wszystko okej. Okay. Co nie? Mogę coś wpaść? Nie mogę. Pyk. Się nawet nie rozbiegnąłem. Dziwnie trochę. Mogę to jakoś sprintować? Archanted akurat właśnie nie dało sprintować. Archanted. A nie Archanted. Serio znowu, ktoś upadł. Wszędzie upadasz, gościu. Ty to jednak kaleką jesteś, nie? O, ładnie tu. Chyba już to podamy. Istanbul 4 miesiące wcześniej. Na pewno dasz radę. Lepiej bym się czuł z bronią. Nie będzie nam potrzebna. No, to takie małe ubezpieczenie.
Flynn to zwykli strażnicy muzealni. Dokładnie znamy ich trasę. Odpręż się. Odpręż? Odpręż się. Siedziałeś kiedyś w tureckim więzieniu, stary. Jak nas złapią, to nas zamkną, a potem wywalą klucz. Wiesz o tym, prawda? Lepiej od ciebie. Może ty lubisz takie rzeczy, ale ja nie. Nie stać nas na błędy. To ich nie popełnimy. Jesteśmy. Come on. A co zrobimy, jeśli zmienią patrolę? Wymyślimy coś od ręki. Nie możemy błądzić po omacku. Ja nie błądzę, improwizuję. Tak to się nazywa? Tak. Umiem się dostosować. Dostosować? Zobaczmy, sukien syn. Tam. I co ci mówiłem? Doszliśmy prosto do Samiusieńkiego muzeum. Dokładnie tak. Musisz mi bardziej zaufać, stary. Okej, to ja idę tędy. Pamiętajcie, ta wieża to nasza jedyna droga na wystawę. Ale nie zbliżymy się, póki świecą Jupitery. Omawialiśmy to. Tylko odetnij prąd, zanim dotrzemy na drugi dziedziniec. Światła zgasną. W umówionym miejscu mam już samochód. A wy postarajcie się tylko wydostać w porę, okej? Okay? Dobra. Koniec gadki. Bierzmy się do roboty. Chloe. Do zobaczenia po drugiej stronie. Nie mogę się doczekać. Okej. Okay. Na pewno wiesz, dokąd idziesz? Jak zawsze. Jezus, zamknijcie się w końcu, bo chcesz coś jak powiedzieć. Jak rozmiękają ci spodnie? Co? Nie, nie lubię. Czemu o to pytasz? Jak za starych dobrych czasów, co? Kiedy to miało być? Dobra, zamknijcie się, też chcę coś powiedzieć, halo. Mam dużo bardziej wartościowe do powiedzenia rzeczy niż wy. No, ale... To niemożliwe. Musieliśmy gdzieś źle skręcić. Hej, założymy się, że ten szyb zaprowadzi nas prosto do kotłowni. A stamtąd będziemy. Jak u Flina, tak? Co? Jak u Flina. Nie kłam. Podsadź mnie. Adam, biorąc. Idzie. Dzięki. Jak tam widzieliście? Gotów? To pierwszy, ten lepszy. Gosia, już jestem przed wyjściem. Jaki pierwszy, ten lepszy. Udało się. Chyba jesteśmy na górze. Tutaj trzeba go podstawić. Tędy nie przejdę chyba. Gdzie jestem? Tu coś mam zrobić? Czy o coś wam chodzi? Tak jakby. No ja zlić. Nie chciałem przeskoczyć. Sięgnij i złap drabinkę. Dobra. Szybciej. Tak. Ale... Zrzuciłem ci ją. Ale w każdym razie, jak tam widzicie, szykujemy zasadzkę na tego całego Flina z tą całą Chloe. Którą... Dobra, na dziedziniec tędy. Którą nie wiem skąd w ogóle on zna. Ech, tędy nie przejdziemy. Chyba, że na skórze się nie zależy. No ja dobra. Sobie... Musi gdzieś tu być zawór. Zobaczmy, czy coś znajdziesz. Tutaj coś jest. Pyk. Jakieś... Zrobi...
była drabinka pomocnicza, jakby coś nie mogło skakać. Co ja znaleźć? Ano. Kurde, znaleźć ja przejdę. To chyba gdzieś na dół mam iść. A tutaj, gdzieś obok. Tutaj jest coś nieduże. O! No i? To coś tu jest? Tutaj. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Mam przytrzymać? A tutaj, dobra. Ale naciskam! A mocniej! Naciskam strasznie trójkąt. Ale mocno trójkąt teraz nacisnę. Ale fikołka zrobię. Dobra. To jakby przez chwilę nie miałem. A tutaj, dobra. No Jezus się huśtaj. Huśtaj się, huśtaj. Już mi się. Zawsze mam w takich momentach, jak on tak dziwnie się buja, że się boję, że on spadnie. Chociaż nie mam aż tak strasznie. Nie mam aż takiej strasznej. Aż takiego strasznego lęku wysokości. Kółka, aby schować się pod obiektem. Przyda się na pewno. Dobra. Za rogiem powinny być drzwi. To punkt wejścia. Po wejściu trzymaj się planu. Zrozumiano? Nie mów, że ich przegapiłeś. Jestem tu, prawda? Już? No. O. Tutaj mam przejście. Zamknięte. Świetnie, ja się przygotowałem. Nie tylko w nosie umiem grzebać, stary. Czekaj. Jest alarm. To nowość od ostatniego razu. Super. Co teraz? Mogę go rozbroić, jeśli znajdziemy bezpieczniki. To musi gdzieś tu być. I bezpieczniki mam znaleźć. Dobra, a w ogóle też jeszcze wam zapomniałam powiedzieć, że skarb przynajmniej znalazłam. Zapomniałam wam powiedzieć, że jeśli chodzi o długość odcinków, to będą trwały jakoś 30 minut lub więcej. Zobaczymy, na ile mi tam wypadnie. To jest to gdzieś, mogłoby się cofnąć, nie? Bezpieczniki. Mogłoby się cofnąć, albo nie wiem. Czy jestem ślepy? Tutaj coś jest. To chyba to. Dobrze, załatwione. O. Dobra, jeszcze się. Myślę, że to po sobie skrzynka jest. Oj. Poczekaj, mam go. Aby wyjść z ukrycia L plus kółko. O Jezus Maria, no wyjdź. Kwadrat, który się przykradłem, coś nie oddam. To jest chyba jakieś okuszenie z tego, co widzę, kwadrat, tak? Tak, dobra, pamiętałem. Jednak sterowanie się wywalczam, to nigdy nie zmienia. Nawet w tych starszych częściach. Tam jest wieża. Ale możemy wejść tylko z samej dachu, stąd się tam nie dostaniemy. Musimy przejść przez następny dziedziniec, przez te bramy. Coś trochę cicho. No to do dzieła. A już płas? Schować się za obiektem. Dobra. Aby przejść za róg, naciśnij. A dobra. Dobra, rozumiem. To Flynn? To go usłyszał. Przejdź tutaj. Szybko, 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 to idę. O Jezu, to jest kilka ataków. Możemy wspiąć się po bramie. Jasne. Jakiej bramie? Ja tu nie widzę żadnej bramy. A tutaj, dobra. Wchodzimy, tak więc. Wow.
O Jezu Maria. Gdzie Maria jest do ciąży maternych? To ja mam zapis tutaj? Tak, automatyczny zapis. Dobra, jest 30 minut. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie odcinki, jak już sam mówiłem, że będą trwały ci jakoś tak 30 minut, to tak, tutaj zakończymy sobie. Zajmę się drugim. Okej, to więc w takim zwrocie akcji zakończymy ten odcinek. Jeśli wam się spodoba, to zostaw teraz łapkę w górę, to od razu będę się starał wrzucić kolejny. A, no. I dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie, mi się seria strasznie podoba już na początek. Jeśli tobie też się podoba, to zostaw tą łapkę. To będziecie mieli drugi odcinek. Lub mogę jeszcze jakiś inny serię zrobić. Dobra, pa!